Ola Koźlek, ze mną jest Agnieszka Bobek. Witam serdecznie. Agnieszka, już niespełna dzień ci został. Jak emocje w tobie przed walką? Buzują. Jest napięta atmosfera, ale jutro idę po swoje. Jestem pewna tego, że damy fajną walkę i mam nadzieję, że jakiś knockout wleci. Ale czy na konferencji, czy teraz tutaj podczas face to face, dość agresywnie tak ciebie chodzi. Ty jej nie odpowiadasz, tylko tak stoisz i zachowujesz taką powagę. Myślisz, że to dobre? Że tak stoisz, czy powinnaś jej jednak odpowiedzieć? Wiesz co, ja też nie chcę się zniżać do jej poziomu i myślę, że zachowanie takiej powagi i pokazanie jej, że to mnie nie rusza, to bardziej jeszcze ją tak denerwuje, bym powiedziała, że taki mój spokój, obojętność w jej stronę, że to są takie szpileczki, które ją gdzieś tam dotykają. A jak chodziło właśnie też o Caroline, bo on na początku mówiła, że się lubią, później też Caroline ją trochę chyba zdenerwowała, widać, i według ciebie to jest osoba, która łatwo ponoszą nerwy? Chodzi ci o Lalunę, tak. Czy oj, myślę, że bardzo, że ona jest po prostu tak, żeby ją uruchomić, co nie? Że bardzo szybko, bardzo szybko. Czyli ten cały performance, jaki ona chce przedstawić siebie, że się zmieniła, to jest tylko tak na chwilę, że po prostu wystarczy taka mała iskierka i już wraca stara Luna. Tak, myślę, że to taki pic na wodę i stara Laluna tak jak była, tak do tej pory jest. Czy ty będziesz silniejsza od niej? Silniejsza, ale chodzi ci pod jakim względem tutaj silniejsza? Wiesz, bo my nie mamy MMA, my walczymy w K1, więc żadnego parteru nie będzie. Ale chodzi mi o to, bo jak ona cię przepycha, to czy ty czujesz, że jakbyś jej się jej postawiła, to żebyś jej dała czoła, jakby stawiła ten opór, czy jednak ona jest silniejsza według ciebie i ty nie wytrzymasz to, ale ona jakieś tam przykład by uderzyła, to by już było po tobie. A nie, po mnie by na pewno nie było. Wiadomo, no jej masa robi swoje i ciężko jest przerzucić takiego kloca. Ale gdybym stawiła opór, no to myślę, że nie zrobiłabym jej jakiejś tam krzywdy wielkiej. Czyli oszczędzasz swoje siły na jutro? Tak, dokładnie. Laluna już pierwsze mi ciosy zadała. No, możesz pokazać do kamery? Pierwsze ciosy. Pierwsze obrażenia. I co? Ale nic się nie dzieje, to tylko tak... To ja nawet nie czułam tego i właśnie znajomi powiedzieli, że co tutaj masz, a jak... O, może nawet nie zwróciłam uwagi, nie? Więc nawet nie poczułam. Twój trener, wszyscy tutaj są z tobą, już cały narożnik, wspierają cię. Jak wyglądają te ostatnie przygotowania? Wiesz co, wczoraj zrobiliśmy sobie jeszcze trening wieczorem. No, widziałam na Instagramie, coś dodawałaś. Tak. Przedwczoraj, co, był basenik chyba? Jacuzzi chyba. Było jacuzzi, no. Także mamy taki luźny, wiesz, już taki tryb, żeby bardziej odpoczywać, żeby nie przesilać się do walki, no i wchodzimy w 100% fokus jutro. I jaki masz plan? Jak chcesz tą walkę? Jak ją widzisz swoimi oczami? Że będzie wygrana. No gdzieś tam może ten właśnie... Jakiś nokaucik gdzieś tam z tyłu głowy jest, ale game planu nie będę zdradzać. Jutro wszystko się okaże. I myślisz już, co będzie, jak wygrasz swoją następną przeciwniczkę? Już masz na oku? Mam. Dziewczyna z Goats. Mamy niewyjaśniony po prostu konflikt. Także myślę, że z nią by się przydało zrobić walkę. Jak myślę o Ghost i o przeciwnicy na ciebie, to tak, albo Daria, albo Iga, bo one coś obie mówiły. Czy to jest któraś z nich? Tak, Daria. Mhm. O kurde. W sumie nie, że mnie zaskoczyłaś, bo przewidywałam to, ale jakoś szczerze nie widzę was. Jakoś myślałam, że będziesz miała trochę inną przeciwniczkę. Bardziej myślałam na przykład o Mrs. Honey. Okay. Wiesz co? Szczerze, ja nigdy nie rozmawiałam z nią, ja nie obserwujemy się nawzajem, ja nie wiem, co ona tam działa i tak dalej. No jedynie ten konflikt to w sumie z Darią wyszedł taki, no jest niewyjaśniony do tej pory, ale chyba, że ktoś w międzyczasie się pojawi, no to ja niczego nie wykluczam. Bo Daria jest wyższa, czy się mylę?
co, może z 3 centy jakoś tak delikatnie, no. Ale i tak właśnie wagowo, czy właśnie posturą, to myślę, że jesteśmy bardzo podobne. Ona myślę, że jest jeszcze chudsza, bo ona tam ten modeling i w ogóle. Ale tak mniej więcej jesteśmy, na pewno tutaj byłoby bardziej to do siebie podobne niż ja teraz walcząca z Laluną, nie? Bo tam jest przepaść i wzrostowa, i wagowa, no. Czyli teraz uderzasz w walkę z konfliktem, bo tutaj było tak na rozkręcenie się trochę, mimo że po roście już trochę było między wami gorąco i czy według ciebie ty uraziłaś Lalunę tym swoim wierszem? Ja myślę, że nie, bo to przede wszystkim to był roast. Taka jest tego konwencja i jeśli ktoś tego nie rozumie, no to to już nie jest mój problem. No jak widać, nie ma do siebie dystansu. I tak jak mówisz, tutaj już byłby faktycznie konflikt z Darią, bo tutaj no to po roście zrobiło się gorąco. A tam już myślę od początku by między nami nie było za wesoło. No i o co jest konkretnie ten konflikt z Darią? Co tam jest między wami nie tak? Kurczę, wiesz co, ona na swoim live'ie coś tam powiedziała, że ja z tym OnlyFansem, że jak tak można, że ja się nie szanuję. No i to tak w sumie wymieniłyśmy się, że ja na jakiegoś TikToka na nią nagrałam, ona na mnie. No i w sumie to tak, wiesz. Afera TikTokowa. Afera TikTokowa, da. Ale ona jak jest w modelingu, tam też są niektóre takie pozy, powiedzmy, że dosyć mocne. Także to nie jest też trochę hipokryzja, powiedzmy? No można też tak to właśnie powiedzieć. Nie wiem, o co jej w sumie tam chodziło, jaki miała zamysł. No nie fajnie się tego po prostu, wiesz, słucha, czy gdzieś tam widzi właśnie, jak osoba, z którą masz ok kontakt, to nagle jakieś tam na ciebie informacje wyciąga, czy mówi coś. No także tak powstał w sumie cały konflikt. Ale to była pierwsza taka sytuacja, gdzie ona właśnie zachowała się nie w porządku z osobą, którą lubi? Czy ty już wiedziałaś, że ona się wcześniej tak zachowuje? Czy wcześniej? Nie mam pojęcia. Wiesz, my się też długo nie znamy, więc za wiele też nie mogę powiedzieć. No tak zrobiła w moją stronę, no trudno, nie wiem co nią kierowało. Ale też ten konflikt się, powiedzmy, że narastał w momencie, w którym ona się dowiedziała, że będziesz walczyć, czy już wcześniej? Czy to nie było stricte pod walkę? Nie, wiesz co, ten nasz cały konflikt wyszedł dosyć dawno. Ja jeszcze nie miałam tutaj żadnej walki ani nic, nie? Czyli on jest teraz odnowiony, czy on po prostu tak zaczął się i trwa, i trwa, i trwa, i teraz w końcu będzie się zakończał? On zaczął się już wcześniej i tak trwa, wiadomo, no my już teraz nie wrzucamy na siebie żadnych tam jakichś TikToków czy coś, ale myślę, że fajnie byłoby to w oktagonie rozwiązać ten problem. Jasne. I teraz po ceremonii całej, jakie plany? Znowu jacuzzi, jakiś chill, czy już do pokoju spać? Jak to wygląda? Na pewno na jedzonko, bo jestem mega głodna. Jestem już po ważeniu to można. Jestem tylko po śniadaniu, nic więcej nie jadłam. Jakoś nie zdążyłam, więc pewnie jakieś jedzonko i odpoczywać do hotelu. Jasne. Bardzo ci dziękuję, życzę ci jutro powodzenia. Ja również dziękuję. Na razie.